Dobra, jesteśmy na przed opuszczoną szkołą, do której nie będzie problemu, żeby wejść, bo wszystko jest pootwierane, ale podobno coś ciekawego jest w środku. Zobaczymy. Idziemy najpierw do piwnicy. No i tu zeszliśmy do piwnicy i jak to właściwie w każdym takim urbexie, który jest opuszczony od jakiegoś dłuższego czasu, kompletnie nic ciekawego, puste pomieszczenia, także daruję wam, nie będziecie musieli oglądać całego zwiedzania piwnicy. Zaraz wracamy z powrotem sobie do góry. Klimat trochę jak Blair Witch Project. Filip, widziałeś Blair Witch Project kiedyś? Ja. Nie podobał mi się ten film. Czemu? Mam odstrasznie. Może nie zrozumiałeś. Ptaki fruwają w środku. Szczerze mówiąc, na górze też nie było jakiegoś tam szału. Jakieś rysunki dziecięce, dużo ławek, ogólnie dużo śmieci, ptaki latające w środku i brak okien, także zobaczymy, jeszcze później wejdziemy na górę, zobaczymy, co jest na samej górze. Okej, okay, kierujemy się na górę, tutaj są schody, tu jeszcze mamy jakiś... W środku jest spoko. Sztaluga. Jo. Tu była stołówka. To była stołówka. Znaczy ja tu byłem? Mówię, że byłeś. Chwilę. Chwilę tu byłem, tydzień temu, na moment. W lodówce pusto. A szkoda, bo jestem głodny. Dobra, ja idę do góry. Mój brat Filutek robi jeszcze eksplorację dołu, gdzie nic nie ma. A my się wybierzemy tymi schodami do góry. No i tutaj był ten moment, który wydawał mi się najciekawszy, w sensie iść do góry, może uda się wejść na dach. Ogólnie ten obiekt ma ciekawą architekturę i fajnie naprawdę wygląda jako całość. Później się okazało, że najciekawszym momentem było, jak drona zgubiliśmy tak naprawdę, ale to później o dronie. Dobra, idziemy do góry. Nie wiem, co było wcześniej w tym obiekcie. Prawdopodobnie jakiś pałac, ale na to poświęcimy inny odcinek. Także chodźcie do góry. Zawsze jak idziesz schodami... Aha, podłoga jest u góry chyba trochę zarwana. Ale zobaczymy. Zawsze jak idziesz schodami w takich miejscach, to trzymaj się ściany, bo logika nakazuje, że tutaj powinno być najmocniejsze połączenie. No. No to tak naprawdę jest taki urbex typu pierdolnik. Nie jest to jakieś cudowne miejsce, jakaś cudowna lokalizacja. Ale czegoś trzeba zacząć. Ja się zastanawiam, czy tu można jeszcze wejść wyżej, może na jakiś dach. To by była super przygoda. Spaść z dachu na urbexie. A propos dachu. Ale tu schody są. No i tu weszliśmy na górę, właściwie to z taką delikatną nadzieją, że może uda się wejść na dach. No niestety nie udało się. Ten świetlik tutaj, to co widzicie, jest spoko. Szkoda, że to wszystko było brudne i mało co widać było przez te szyby. Samo wejście na dach było możliwe, tam jest okno nad tym świetlikiem bezpośrednio, ale ryzyko wchodzenia tam było niewspółmierne do tego, co tam można na górze zobaczyć. Dlatego tutaj zostawiam parę różnych ujęć z góry. No i potem poszliśmy sobie już. No i vlog miał się skończyć, no do końca się nie skończył, zaraz zobaczycie.
Też ponagrywaj z zewnątrz, coś może, a ja... A ja tu zrobię kółeczko. No, a ja spróbuję drogę coś nagrać. No i to nie była najlepsza decyzja. Zgubiliśmy drona, jest na drzewie. Byliśmy po sprzęt do przeprowadzenia akcji ratunkowej. Jesteśmy wyposażeni, nie wiem czy to widać, nie widać chyba, w wędki. I mój brat, doświadczony rybak, wędkarz wręcz, będzie próbował ściągać wędką drona z drzewa. Także polecam każdemu, urbexy, świetna przygoda. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Widzimy się pod drzewem. Jesteśmy na miejscu. Filip mi kazał nagrywać. Mówi, że za pierwszym razem trafi. Dron jest tam gdzieś. Widzisz go? No nie widzę nawet. Lewis go szarpał. O, jest! Za pierwszym razem. Czekaj, jest taki patyk. Udało się, za pierwszym razem. Udało się.